Ludzie w różnych częściach świata mają odmienne podejście do śmierci i inne sposoby na radzenie sobie z żałobą. Kilka lat temu sama musiałam skonfrontować się ze śmiercią najbliższej mi osoby. To doświadczenie było tak bolesne, że nie potrafiłam poradzić sobie ze smutkiem. Ruszyłam w podróż, żeby dowiedzieć się, jak inni radzą sobie ze stratą i żałobą. Moimi przewodnikami miały być dzieci z tak zwanej krainy śmierci. Podobno nie da się bardziej obcować ze śmiercią i być bliżej niej niż w Thanatoradża. W tym miejscu ludzie oswoili śmierć i żyją z nią ramię w ramię. Tutaj żyje się, żeby umrzeć. Thanatoradża to dolina na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, zwanej także południowym Celebesem. Rejon ten zamieszkały jest przez lud Toradża, znany ze szczególnych obchodów pogrzebowych. Moim przewodnikiem jest opiekun grobowca, który czasem oprowadza po jaskini przyjezdnych z całego świata. Uwaga na głowę i uwaga ślisko. Jestem w grobowcu należącym do jednej z rodzin Toradża. Wszędzie naokoło mnie są trumny, kości i czaszki. Toradżowie nigdy nie chowają zmarłych w ziemi. Tradycyjnymi miejscami pochówku są grobowce wewnątrz jaskiń lub wykute w skałach. Często korytarze skalne wiją się całymi kilometrami, kryjąc w sobie setki trumien i leżących luzem szkieletów. And here we can see there are a lot of offerings. Rodzina przynosi dary dla zmarłego. Papierosy, cukierki. To, co lubił za życia. Family member. Ciało każdego zmarłego jest traktowane w sposób wyjątkowy. Dotyczy to również najmłodszych. Niemowlęta swoje groby mają w żywych drzewach, co ma szczególne znaczenie. Drzewo śmierci, a może właśnie drzewo życia. W każdym z tych otworów pochowane jest dziecko, tak małe, że jeszcze nie zdążyły wyrosnąć mu zęby. Soki z drzewa mają zastąpić mleko matki. Żywe drzewo jako grób sprawia, że dziecko rośnie razem z nim i każdego dnia jest coraz bliżej nieba. Ciało dziecka umieszcza się w wydrążonej dziupli i zabezpiecza ją. Drzwiczki wykonane z patyków nigdy nie zostaną otwarte, a drzewo nie może zostać ścięte. Kolejną tradycją Toradżów jest wykonywanie pośmiertnych figurek tautau, będących odzwierciedleniem zmarłego. Toradżowie wierzą, że jego duch wchodzi w drewniane figurki i nadal tam żyje. Drewniane figurki świadczą o statusie zmarłego i tak naprawdę są wykonywane tylko wśród rodzin arystokratycznych, po prostu bogatych.